przykład miłości do Boga, miłości do drugiego człowieka. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem twoim. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, przybywamy do tego narodowego sanktuarium, do świętego Józefa, aby dzisiaj w czasie mszy świętej modlić się w intencji małżeństw, rodzin, a przede wszystkim prosić o to, aby było szanowane życie ludzkie, od poczęcia do naturalnej śmierci. Dzisiaj też prosimy o łaskę Ducha Świętego dla wielu małżonków, dla rodzin, aby potrafili wielkodusznie przyjąć dar życia i aby potrafili adoptować nowe życie. Abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, yeah.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście przez całą mądrość i duchowe zrozumienie doszli do pełnego poznania Jego woli, by już postępować w sposób godny Pana ku pełnemu Jego upodobaniu, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i wzrastając przez głębsze poznanie Boga. Niech potęga Jego chwały w pełni umacnia was we wszystkiej cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała
Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy, w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja. Ekscelencje, bracia biskupi, przewielebni bracia prezbiterzy, diakoni, klerycy, czcigodne siostry zakonne, drodzy uczestnicy pielgrzymki do świętego Józefa Kaliskiego oraz słuchacze Radia Maryja i diecezjalnego Radia Rodzina, widzowie telewizji Trwam, wszyscy tu zebrani, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Gromadzimy się dziś w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, aby modlić się za małżeństwa i rodzinę oraz w intencji obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wysłuchaliśmy przed chwilą słowa listu Świętego Pawła do Kolosan. Apostoł zapewnia o modlitwie w intencji adresatów listu, ale to również wezwanie do modlitwy skierowane do współczesnych apostołów, czyli posłanych. Wezwanie do tych, którzy mają głosić dobrą nowinę, a więc to jest słowo dla biskupów, prezbiterów, diakonów, ale także w takich czasach przyszło nam żyć, że każdy człowiek wierzący powinien czuć się też posłany do tego, aby odważnie głosić Słowo Boże. Dlatego dziś powtarzamy za świętym Pawłem. Nie przestajemy się za was modlić i prosić Boga, abyście przez całą mądrość i duchowe zrozumienie doszli do pełnego poznania Jego woli, by już postępować w sposób godny Pana, ku pełnemu Jego upodobaniu, wydając owoce dobrych czynów i wzrastając przez głębsze poznanie Boga. Tym samym święty Paweł w pierwszym czytaniu wyznaczył nam pierwsze, a może najważniejsze zadanie – modlić się za siebie nawzajem. Modlić się o świętość małżeństw i by rodziny były domowymi kościołami. Modlić się za małżeństwa, które się dobrze mają, by były jeszcze bliżej Boga, by świadczyły, by przemieniały świat.
ale modlić się także za małżeństwa przeżywające trudności, by udało im się dzięki łasce Boga oraz podejmując ludzki wysiłek pokonać trudności. Wreszcie modlić się za małżeństwa i rodziny, które znalazły się w sytuacji tak trudnej, że po ludzku zdaje się, że nie do pokonania, by Jezus otoczył ich swoją opieką, dotknął mądrością, bo my wiemy, że Bóg potrafi pisać prosto nawet na krzywych liniach ludzkiego życia. Moi drodzy, w Ewangelii usłyszeliśmy historię cudownego połowu ryb i powołania Szymona Piotra. My wiemy, że jezioro Genezarat obfitowało w wielkie ilości ryb. Rybacy, tworzący wspólnoty składające się z dwóch lub trzech rodzin, łowili dla bezpieczeństwa i wydajności razem, czerpiąc ze wspólnej pracy zyski. I to im wystarczyło do godziwego życia, nawet jeśli od czasu do czasu zdarzała się noc, że wracali na brzeg z pustymi sieciami. Dlatego z pewnością nawet im nie przyszło do głowy prosić Jezusa o jakąś cudowną interwencję. Byli przyzwyczajeni do trudu swojej pracy i wiedzieli, że czasem połów jest obfity, a czasem sieci są puste. Jezusowi, prowokującemu bardzo obfity połów ryb, zapewne nie chodziło o materialną pomoc Szymonowi. Cel tego cudu, znaku, jak wynika z wymowy całego fragmentu Ewangelii, jest taki sam jak w przypadku przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. Objawienie chwały Jezusa oraz skuteczności i mocy Jego słowa. Szymon Piotr, który na słowo nauczyciela zarzucił sieci na głębie jeziora, zaraz potem na jego słowo porzucił te same sieci z ich obfitością. Postąpił tak, ponieważ nie spodziewał się, że u boku mistrza będzie miał więcej dóbr materialnych. Ale ponieważ słowo Pana dokonało również w nim nieoczekiwanego cudu, zapoczątkowało proces przemiany zwykłego rybaka w misjonarza, w apostoła, zdobywającego świat dla Boga i pozyskującego ludzi dla życia wiecznego. W przyszłości sam Szymon Piotr, na wzór swojego mistrza, będzie głosił Słowo Boże. Ponadto Szymon Piotr to uczeń, który jako rybak miał naturalną tendencję do gromadzenia. Był człowiekiem czynu i zajmował się przecież połowem. Jezus wykorzystał te naturalne pragnienie człowieka, pragnienie gromadzenia różnych dóbr i dzięki swojemu słowu przemienił je w pragnienie gromadzenia ludzi, budowania wspólnoty. Tak działa Bóg, kiedy otworzymy się na Jego słowo. Szymon Piotr na słowo Pana odpowiedział z heroiczną wiarą. My wiemy, że w późniejszym czasie stał się przykładem dla innych chrześcijan, szczególnie wówczas, kiedy wiarę potwierdził męczeńską śmiercią. Został ukrzyżowany, tak jak Pan Jezus, tylko został zawieszony głową w dół w czasie okrutnych prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Nerona. Po śmierci jego nauka cieszyła się jeszcze większym autorytetem nie tylko w Kościele Rzymskim, ale również w innych kościołach Zachodu i Wschodu. Chrześcijanie w różnych częściach świata wspominali jego wiarę, bezgraniczne zawierzenie Jezusowi oraz gorliwą posługę apostolską. Moi drodzy, jednak nawet tak odważny człowiek jak Szymon Piotr potrzebował umocnienia, ponieważ towarzyszył mu lęk. Ogromne wrażenie zrobił na nim cudowny połów ryb, ale również późniejsze wydarzenia, których był świadkiem, chociażby uciszenie burzy na jeziorze. Wydawało mu się, że gwałtowny wiatr i fale zatopią jego łódź i zginie wraz z towarzyszami. Na słowo Jezusa sieci napełniły się rybami, wzburzone jezioro nie było groźne, był zdumiony i wystraszony tym, co zobaczył na jeziorze, a pewnie jeszcze bardziej tym,
co dokonało się w jego sercu. Dlatego już w momencie powołania, na początku jego apostolskiej drogi, Pan Jezus skierował do niego słowa, słowa niezwykle ważne. Nie bój się. A kiedy Jezus tak mówi, to jednocześnie przekazuje człowiekowi pokój, pokój serca. Przemiana Szymona Piotra z rybaka w apostoła pokazuje drogę, jaką powinien przejść każdy uczeń Pana Jezusa. Znaki i wydarzenia zewnętrzne powinny nas prowadzić do przemiany wewnętrznej, przemiany serca. Ponadto, czy my dziś nie doświadczamy różnych lęków i niepokojów związanych z wiarą, z życiem Kościoła? Czy nie czujemy się zmęczeni, jak Szymon Piotr po bezowocnym połowie? Ponadto, czy dziś burza po raz kolejny nie uderza w łódź piotrową? Łowimy całą noc, a jakże często sieci są puste. Wielu szlachetnych i oddanych kapłanów, zakonników i świeckich ewangelizatorów działa dzień i noc, a powołań w seminariach jakby mniej. Coraz więcej rozwodów, poranionych rodzin, kryzysów rodziny, a w życiu publicznym sporo wzajemnej niechęci. Ataki na Kościół i księży też nie ustają. Problemów wewnętrznych też nam nie brakuje. A i zły duch uderza w nas jakby mocniej. Dlatego niekiedy może pojawić się lęk, a może nawet zniechęcenie. Wówczas zaczyna brakować cierpliwości i pojawia się zgorzknienie, przez które z trudem przebija się dobra nowina. Wzorem Szymona Piotra i my potrzebujemy umocnienia. Jezus nie pozostaje obojętny wobec naszych problemów i dziś wypowiada te same słowa, które skierował do Piotra. I te słowa są w stanie przemienić nasze życie. Nie bój się, nie bójcie się. Strach i zniechęcenie to poważne przeszkody w ewangelizacji. Wzorem i orędownikiem jest dla nas święty Józef. Pracowity, opiekuńczy, czujny, odważny i zdecydowany, gdy trzeba bronić rodzinę. Roztropny i miłosierny w ocenie innych. Rozmodlony i otwarty na słowo Boga w podejmowaniu decyzji. Wytrwale strzegący ogniska rodzinnego. Dzisiaj w tym miejscu, w tym sanktuarium słyszymy po raz kolejny wspaniałe i mocne słowa Pana Jezusa. Nie bójcie się. Słowa skierowane do ludzi młodych, którzy boją się pójść za głosem powołania, powołania do małżeństwa, kapłaństwa i życia konsekrowanego. To jest ten sam lęk. Lęk przed decyzją, przed tak, które wypowiadamy na całe życie, a nie na chwilę. Realizacja każdego z tych powołań dziś wymaga odwagi, ale też wyznacza drogę do szczęścia. Nie bójcie się. To są też słowa skierowane do zakochanych mężczyzn i kobiet, którzy boją się sakramentu małżeństwa, boją się podjąć decyzję na całe życie, na dobre i na złe. Wiemy, że na dobre nie trzeba niczego sobie przyrzekać, wszystko trwa samo. My przyrzekamy na trudny czas. Nie bójcie się, bo jeśli zaprosicie Boga do waszego małżeństwa, to On wam pomoże. Nie bójcie się przyrzec sobie wierności i uczciwości oraz że się nie opuścicie aż do śmierci. To najpiękniejsza przysięga. To przysięga, której wartość widać w czasie kolejnych jubileuszy małżeństwa, jakże wzruszających. Nie bójcie się. To słowa skierowane do przeżywających problemy rodziców, matek i ojców, którzy boją się przyjąć poczęte życie. Nie bójcie się. Ponieważ dziecko to nie problem i ciężar, ale dar i szczęście. Odpowiedzialność zawsze wymaga poświęcenia, ale też daje poczucie dobrze wypełnionego życia. Daje szczęście. Nie bójcie się, mówi Jezus. I to słowo skierowane również do rodzin adopcyjnych. Do tych, którzy chcą przyjąć dziecko.
Moi drodzy, to przepiękne świadectwo miłości, którego tak bardzo potrzebuje współczesny świat. Modlimy się dziś, aby święty Józef, opiekun Jezusa, był dla takich rodzin umocnieniem i pomocą. My wiemy, że obowiązkiem silnych i zdrowych jest wspierać słabych i bezbronnych, a dzieci są najbardziej bezbronne i najbardziej pomocy potrzebują. Nie bójcie się odważnie głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a życie należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci. Powtarzamy to nieustannie i nigdy Kościół nie przestanie głosić tego orędzia, bo ono jest w sercu dobrej nowiny. A przede wszystkim nie bójcie się dawać świadectwa, że rodziny silne Bogiem są szczęśliwe, bezpieczne i pełne miłości. My wiemy, że czasem potrzeba mocnego głosu sprzeciwu. W takich czasach żyjemy, zresztą zawsze był on potrzebny, ewangelicznego upomnienia, a nawet duchowej walki. Jednak wiemy też, że najskuteczniejsza strategia ewangelizacyjna to świadectwo, odważne i zdecydowane. Bronić małżeństwa i rodziny to ukazywać światu piękno życia rodzinnego. Bronić życia to pokazywać, że każde dziecko to dar i szczęście. Dlatego stając przed świętym Józefem, proszę wszystkich o modlitwę w intencji małżeństw i rodzin. Proszę chrześcijańskich małżonków, by dbali o chrześcijański klimat w domu, by rodziny stawały się kościołem domowym. Zachęcam wszystkich do adopcji, duchowej adopcji, a tych, którym starczy odwagi i mają możliwości, zachęcam do realnej adopcji. Proszę, by jak najwięcej małżeństw i rodzin angażowało się w życie parafii przez wspólnoty rodzinne, modlitewne. Bardzo potrzebujemy małżeństw zaangażowanych w życie parafii. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, wspierajmy się wzajemnie dobrym słowem i modlitwą. Pomagajmy słabszym i przeżywającym trudności. Grzeszących upominajmy z miłością. Głośmy dobrą nowinę o małżeństwie i rodzinie. Cierpliwie oraz odważnie głośmy światu Ewangelię i prawdę o Jezusie Chrystusie. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z roga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, odkąd zrzeszeniu został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak rozdanie na pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego Ojca i Syna który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny,
przez pośrednictwo świętego Józefa, żywiciela świętej rodziny, skierujmy nasze prośby do Boga Ojca Wszechmogącego. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, za naszego papieża Franciszka, za biskupa kaliskiego Edwarda, przewodniczącego tej Eucharystii, biskupa toruńskiego Wiesława i biskupów tu obecnych, aby święty Józef wypraszał zdrowie, siły, błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego w posłudze ludowi Bożemu. Ciebie prosi. Módlmy się szczególnie za kapłanów, aby otoczeni modlitwą wiernych umacniali się w miłości do Boga i Kościoła. Prośmy również o nowe, liczne, święte i charyzmatyczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby Chrystus, najwyższy kapłan, w sercach młodych ludzi rozbudzał pragnienie szczególnej służby Bogu, Kościołowi i człowiekowi. Ciebie prosi. Módlmy się za wszystkie rodziny, szczególnie te, które przeżywają trudności, które borykają się z niepewnością jutra. Niech święty Józef, opiekun rodzin, pozwoli im przetrwać trudny czas i wyprosi stabilność. Naszą modlitwą otoczmy również życie dzieci poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, aby od pierwszych chwil swego życia były oczekiwane i kochane przez swoich rodziców i mogły wzrastać w cieple domu rodzinnego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Prośmy o dar głębokiej wzajemnej miłości w rodzinach adopcyjnych, aby w świętym Józefie widziały niezachwiany wzór postępowania i wiary, a wsparte jego orędownictwem nie lękały się podejmować trudu wychowania w wartościach chrześcijańskich. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Radio Maryja i Telewizję Trwam, za Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, a także za redakcję i czytelników naszego dziennika. W sposób szczególny za założyciela tych mediów, ojca Tadeusza Rydzyka, aby wsparty orędownictwem świętego Józefa, jego oblubienicy Maryi oraz modlitwą i wsparciem słuchaczy z Bożą pomocą pokonywał wszelkie trudności w dziele ewangelizacyjnym. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zmarłych. Polecajmy miłosierdziu Bożemu tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny i Kościoła, szczególnie podczas II wojny światowej, wszystkich czcicieli świętego Józefa, zmarłych z naszych rodzin, zmarłe dzieci poczęte, a jeszcze nienarodzone, aby mogli cieszyć się wieczną radością we wspólnocie ze świętymi. Ciebie prosi. Módlmy się za nas, uczestniczących we wspólnej Eucharystii, za wszystkich czcicieli i pielgrzymów przybywających do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Prosimy za tych, którzy w tej modlitwie łączą się z nami za pośrednictwem Radia Rodzina, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Niech święty Józef dla wszystkich stanie się orędownikiem w sprawach zanoszonych do Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy za przykładem świętego Józefa gorliwie spełniali nasze obowiązki i zasłużyli na nagrodę u Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
wyrusza procesja z darami, która jest wyrazem naszej miłości, ale i jedności Kościoła, którą budujemy w czasie dzisiejszej liturgii. W procesji przynosimy kwiaty dla świętego Józefa. Są one wyrazem naszej wdzięczności Bogu za wszelkie otrzymane i uproszone tu, w tym sanktuarium, dary przez przyczynę świętego Józefa. Przynosimy obraz świętego Józefa Kaliskiego. Ten obraz jest wyrazem naszej wdzięczności dla księdza biskupa Wiesława za przewodniczenie dzisiejszej Eucharystii i wygłoszone Słowo Boże. Przynosimy intencje. Intencje pielgrzymów i czcicieli świętego Józefa, przysłane drogą internetową. Intencje dziękczynne i prośby grupy internetowej Święty Józef, patron spraw wszelkich, opiekun rodzin. Przynosimy chleb. Przyniesiony jest przez mieszkańców schroniska imienia brata Alberta. Prosimy dobrego Boga, by ten codzienny nasz pokarm był uczciwie dzielony. Przynosimy dary serca. Przynoszą je pielgrzymi z następujących parafii. Z parafii świętego Jana Apostoła i Ewangelisty z Oleśnicy, dar serca. Z parafii świętej Jadwigi Królowej z Tomaszowa Mazowieckiego, dar serca. Z parafii świętego Józefa i Matki Bożej Fatimskiej z Tarnowa, dar serca. Z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich, dar serca. Z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z Lublińca, dar serca. Z parafii świętego Józefa w Płocku, dar serca. Z parafii Matki Bożej Królowej Polski z Elbląga, dar serca i kwiaty dla świętego Józefa. Z parafii świętego Ignacego Loyoli i parafii świętego Michała Archanioła, dar serca. Z parafii świętej Trójcy w Gnieźnie, dar serca. Oraz z parafii świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy, dar serca. Dary ofiarne, chleb, woda i wino. Przynoszą je klerycy naszego Kaliskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Ofiary zebrane w czasie dzisiejszej Eucharystii przeznaczone są na potrzeby i rozwój Radia Maryi i Telewizji Trwam. Również parafia Matki Bożej Częstochowskiej z Koła przynosi dar serca. Moja, niech mieść Twoja głosi.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Ojcze Święty, składając Tobie ofiarę uwielbienia, pokornie Cię prosimy, aby naszą posługę wspierały modlitwy świętego Józefa, któremu na ziemi powierzyłeś ojcowską troskę o Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami i z duchem twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. I abyśmy Ci składali należne uwielbienie, błogosławili Cię i wysławiali, oddając cześć świętemu Józefowi. Jako męża sprawiedliwego dałeś go Bogu Rodzicy, dziewicy za oblubieńca, a jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś nad swoją rodziną, aby rozciągnął ojcowską opiekę nad poczętym z Ducha Świętego jednorodzonym Synem Twoim, naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, mną niegodnym sługą Twoim, obecnymi tutaj księżmi biskupami na czele z księdzem biskupem Wiesławem oraz samym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem gotów, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Oh,
See you.
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak, niech chwała i cześć. Niech będzie chwała. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas pokrzepiłeś sakramentem Eucharystii dającym życie. Spraw, abyśmy zawsze żyli w sprawiedliwości i świętości, wspierani przykładem i wstawiennictwem świętego Józefa, który jako mąż sprawiedliwy i posłuszny służył spełnieniu się wielkiej tajemnicy wcielenia przez Chrystusa Pana naszego. Teraz ksiądz biskup Wiesław zawierzy świętemu Józefowi tu w kopii cudownego obrazu. Ta kopia została poświęcona przez Ojca Świętego Jana Pawła II na początku diecezji istnienia, a później peregrynowała po wszystkich parafiach diecezji i była też obecna w kilku diecezjach w Polsce. Właśnie akt zawierzenia rodzin i obrony poczętego życia. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu Rodzice Maryi, opiekunie rodzin. Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniłeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby zawierzyć Twojej opiece rodziny i nasze codzienne prace, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do każdego domu. Pomóż przyjąć Go do wszystkich serc. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju. Święty Józefie, spraw, aby wszystkie rodziny stawały się domowym kościołem, gdzie będą kształtowały się młode pokolenia ludzi tworzących cywilizację miłości i pokoju. Józefie Święty, dziś za Twoim wstawiennictwem modlimy się do naszego Ojca w niebie, bo potrzebujemy jak najwięcej świadków, którzy bez żadnych kompromisów, niezależnie od pozycji w społeczeństwie, będą bronić ludzkiego istnienia od samego poczęcia do naturalnej śmierci. Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa. Ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie kultury życia. Tak mówił Święty Jan Paweł II w Kaliszu. Pomóż nam, Święty Józefie, żyć tą prawdą i tej prawdy bronić. Obrońco życia, Józefie Święty, prosimy Cię,
także obdarz nasze serca miłością i wrażliwością, abyśmy otaczali opieką każde poczęte życie, aby dzieciom, którym przekazano życie, pozwolono się narodzić, by mogły dorastać w rodzinach, gdzie Bóg, honor i ojczyzna będą stanowiły najwyższe wartości. Święty Józefie, opiekunie rodzin, módl się za nami. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Dziękuję za to, że mogłem być dzisiaj razem z wami, modlić się w intencji małżeństw i rodzin, a także prosić o to, aby życie było chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Tę modlitwę powierzam każdemu z nas. Zabierzmy ją do swojego serca, do swoich domów, do swojej posługi. Niech ona nam towarzyszy każdego dnia. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie.